Teraz chciałbym omówić podstawowe dokumenty regulujące współpracę ze spedytorem. I są to w kolejności od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego, czy też kończącego sam proces obsługi ładunku. Jest to umowa spedycji, zlecenie, instrukcja wysyłkowa, zaświadczenie spedytora oraz dowód dostawy, z angielskiego POD, Proof of Delivery. W Polsce umowę spedycji, a tym samym stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem reguluje kodeks cywilny, tak jak już o tym wspominałem na początku. Zgodnie z artykułem 796, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, to do umowy spedycji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Umowa spedycji jest konsensualną, czyli wymagającą oświadczenia woli zaangażowanych stron. Kodeks cywilny nie wprowadza tutaj szczególnej formy tejże umowy. Zgodnie z jego generalnymi przepisami, wola osoby lub osób zawierających umowę spedycji może być wyrażona przez każde ich zachowanie, które ujawnia się w tak zwany sposób dostateczny, artykuł 60. Kodeksu cywilnego o tym mówi. Umowa spedycji może być zawarta w formie ustnej, osobiście lub na przykład przez telefon, lub pisemnej, telegraficznie, faksem czy poprzez odrębny dokument, w tym także przekazany drogą elektroniczną. Obowiązkiem spedytora w ramach zawartej umowy spedycji jest udzielanie zleceniodawcy potrzebnych informacji o realizacji przebiegu zlecenia, jak też wydanie wszystkiego, co dla niego uzyskał, choćby działając we własnym imieniu. Mówi o tym artykuł 740 w połączeniu z artykułem 796 kodeksu cywilnego. Podejmowanie czynności niezbędnych do odzyskania nienależnie pobranych kwot z tytułu przewoźnego, należności celnych i innych związanych z przewozem towaru, jest artykuł 797 kodeksu cywilnego. Podejmowanie czynności niezbędnych dla zabezpieczenia praw zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej lub innej osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody, artykuł 798, oraz zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy od kwot zatrzymanych przez spedytora ponad potrzebę wynikającą z realizacji zlecenia spedycyjnego należą się zleceniodawcy odsetki ustawowe. Tutaj możemy podać taki prosty przykład. Jeżeli spedytor wymaga od nas określonej zaliczki czy przedpłaty pewnej kwoty na rzecz wykonania określonych czynności i użyje tych pieniędzy w zupełnie innym celu, no to tym samym nadużył naszego zaufania i należą nam się odsetki od tej wpłaconej kwoty. Jeżeli chodzi o prawa spedytora, to spedytor ma przede wszystkim prawo do wynagrodzenia za wyświadczoną usługę, jak też zwrotu wydatków, jakie poniósł w celu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami. Zleceniodawca powinien także zwolnić spedytora ze zobowiązań, jakie te zaciągnął w imieniu własnym w celu należytego wykonania umowy spedycji. Mówi o tym artykuł 742 w powiązaniu z artykułem 796 kodeksu cywilnego. Do żądania odpowiedniej zaliczki, o której wspominałem, i celu jej wykorzystania, jak też wykonania umowy spedycji, jeżeli strony się tak umówiły. Spedytor może zażądać również współdziałania w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy spedycji. Jako takie współdziałanie możemy rozumieć w bardzo prosty sposób, chociażby podejmowanie decyzji. Jeżeli następuje przeszkoda w trakcie realizacji zlecenia spedycyjnego, też przewozu, spedytor zwraca się do nas z zapytaniem, co mam w tej sytuacji zrobić, czy mam czekać, czy mam kontynuować usługę. Naszym obowiązkiem jest takiej instrukcji udzielić. Również spedytorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na tej przesyłce będącej w jego gestii lub osób dzierżących ją w jego imieniu celem zabezpieczenia roszczeń o frakt i zwrot wydatków i innych należności zgodnie z artykułem 802. Tutaj ważne jest, abyśmy wiedzieli, że to prawo zatrzymania dotyczy konkretnej partii towaru. Zasadniczo spedytor nie ma prawa zatrzymać
aktualnie przemieszczanej partii towaru z tego tytułu, że ma z nami spór, czy też nierozstrzygnięte są pewne sprawy dotyczące innej partii towaru, którą przemieszczał w ramach zupełnie innej umowy spedycji, czy też innego zlecenia. Zlecenie spedycyjne jest to określenie konkretnych terminów i partii towarów powierzonych spedytorowi do obsługi, albo w ramach ogólnej umowy spedycji, albo w przypadku braku takowej, bardzo często tylko zlecenie jest przesyłane pomiędzy stronami. W tym momencie zlecenie staje się także umową spedycji. Obowiązkiem zleceniodawcy jest dokładnie i wyczerpująco sporządzić zlecenie spedycyjne, a obowiązkiem spedytora jest dokładnie je przeczytać i zastanowić się, czy nie zawiera elementarnych błędów lub braków informacji. Jeżeli na przykład w zleceniu spedycyjnym napiszemy, że życzymy sobie przemieszczenia partii towaru 30 ton jednym samochodem ciężarowym, to zawodowy spedytor powinien nam zwrócić uwagę, że zdolność przewozowa zestawu drogowego w Europie z reguły nie przekracza 27 ton w przypadku transportu intermodalnego, kolejowo-drogowego lub 24 ton. W związku z czym załadowanie 30 ton na jeden taki samochód nie jest możliwe i w związku z tym to zlecenie należy odpowiednio zmodyfikować. Zlecenia możemy podzielić na ramowe, czyli określające pewne powtarzalne warunki wysyłki lub obsługi, oraz jednorazowe, dotyczące konkretnej partii towaru, konkretnego procesu usługi spedycyjnej i konkretnego ładunku. Informacje podstawowe, jakie powinno zawierać zlecenie spedycyjne, to dokładny adres, w tym również telefon oraz e-mail załadowcy, dokładny adres, telefon, e-mail sprzedającego lub potwierdzenie, że załadowca i sprzedający to ta sama firma, a tym samym miejscem odbioru jest jej siedziba. Tutaj też może powstać nieporozumienie, bo często mamy swoją siedzibę gdzie indziej, a nasze magazyny, z których należy odebrać towar, pomimo że są nasze, jest to ta sama firma, znajdują się w innym miejscu, więc na zleceniu spedycyjnym powinniśmy to zaznaczyć. Dokładny adres, w tym także telefon, e-mail odbiorcy, to ma umożliwić kontakt z tym odbiorcą przy realizacji zlecenia, dokładny adres i telefon e-mail kupującego lub potwierdzenie znowu, że siedziba i adres dostawy są tym tożsame. Tu znowu możemy mieć do czynienia z sytuacją, że siedziba firmy znajduje się w innym miejscu niż magazyny czy punkt, do którego towar powinien zostać dostarczony. Dane dotyczące towaru, czyli nazwa, oznakowanie, rodzaj opakowania, wymiary poszczególnych sztuk, wartość i inne właściwości towaru, jak również wymagana prawem instrukcja i informacja dotycząca towarów niebezpiecznych, jeżeli takowe są przedmiotem obsługi w ramach zlecenia spedycyjnego. Do towarów niebezpiecznych przejdziemy w dalszej części naszego wykładu, natomiast tutaj chciałbym wrócić do przedostatniego punktu, czyli opisu towaru. Czasami zdarza się, że niedokładnie określimy chociażby wagę samego towaru czy jego wymiary. W związku z tym, jeżeli spedytor po przejęciu tego towaru dokona odpowiedniego przeważenia i obmiaru, do rozstrzygnięcia, jakie przysługuje mu wynagrodzenie, jeżeli na przykład wynagrodzenie było określone w stawce za 100 kg, będzie zastosowana ta waga, która została stwierdzona faktycznie. Oczywiście może powstać spór na temat tego, czy spedytor to zrobił uczciwie, czy nie. Z reguły większość dobrych spedytorów stosuje odpowiednio certyfikowane urządzenia do ważenia towaru po to, aby uniknąć dyskusji na temat tego, czy ta waga stwierdzona faktycznie jest prawidłowa, czy nie. Również możemy poznać dobrego spedytora po tym, że w momencie, kiedy my zawyżymy wagę towaru, podając ją w zleceniu, to dobry spedytor po przeważeniu poinformuje nas, że nie było to 5 ton, a 4 tony i otrzymamy rachunek za 4 tony, a nie za 5 ton. Kolejne podstawowe informacje to warunki dostawy według Incoterms, Combiterms lub Raft. Jeżeli któraś z tych formuł handlowych została przyjęta w kontrakcie kupna-sprzedaży, termin odbioru i dostawy, jak również stwierdzenie, czy dozwolona jest dostawa częściowa. Tutaj, jeżeli chodzi o termin, z reguły w praktyce spedycyjnej ten termin dorozumiewany jest, jeżeli nie został podany.
jako wynikający z powszechnie przyjętej praktyki i fizycznej możliwości jego realizacji. Natomiast jeżeli chcemy określić konkretny termin, datę, a szczególnie również godzinę, to powinniśmy to ze spedytorem uzgodnić i wtedy może się okazać, że stawka za przemieszczenie tego typu ładunku jest wyższa, ponieważ spedytor musi zmieścić się w dużo bardziej surowych kryteriach niż w przypadku dostawy w czasie powszechnie przyjętym za normalny dla tego typu usługi. Uzgodnioną stawkę za usługę spedycyjną, określenie żądanej trasy przewozu, jeżeli ze swojej strony widzimy taką potrzebę, może się tak zdarzyć w przypadku dostawy pozawspólnotowej, że odprawa celna na granicy stanowiącej granicę celną Unii Europejskiej musi odbyć się w pewnym określonym punkcie. Wtedy to powinno być również uwidocznione w zleceniu spedycyjnym, jak również pozostałe informacje dotyczące odpraw celnych, informacje dotyczące ubezpieczenia. Tu wracam do tego, o czym już mówiliśmy. Jeżeli jest to odpowiedzialność standardowa w ramach obowiązujących konwencji i w tym miejscu nic nie jest wspomniane, przyjmuje się, że taka właśnie odpowiedzialność ma miejsce. Jeżeli życzymy sobie ubezpieczenia cargo, to tutaj również taki zapis powinien się znaleźć. Warunki i zapisy wynikające z akredytywy, jeżeli mamy otrzymać płatność za towar lub dokonać płatności za towar w ramach akredytywy, sposób awizowania, czyli kontaktowania się zleceniodawcy i drugiej strony, odpowiednie dyspozycje dotyczące wysyłki dokumentów. Czasami zdarza się tak, że przesyłce towarzyszą dokumenty, których nie powinien zobaczyć odbiorca, ponieważ kupujący jest pośrednikiem, w związku z tym te dokumenty, które przejął spedytor od nas, powinien otrzymać wyraźną instrukcję, do kogo powinien je przesłać. Jeżeli taka instrukcja nie jest udzielona, spedytor z założenia dostarcza wszystkie otrzymane dokumenty w miejscu dostawy przesyłki. Dlatego warto o tym pamiętać i zwrócić na to uwagę. W przypadku zlecenia pobrania należności za towar przez spedytora również taki warunek powinien zostać odnotowany i tutaj możemy dokonać tego, wpisując tak zwaną formułę COD, Cash on Delivery. To może być wykonane na dwa różne sposoby. Jeden ze sposobów polega na tym, że odbiorca musi wylegitymować się dowodem przelewu na naszą rzecz i wtedy spedytor ma prawo mu wydać towar. Jeżeli tego nie sprawdzi, a potem się okaże, że płatność nie wpłynęła, to spedytor będzie zobowiązany pokryć nam tę szkodę. Druga formuła, dokładne tłumaczenie cash on delivery, czyli spedytor pobiera gotówkę w momencie wydania towaru od wskazanej na zleceniu osoby. Instrukcja wysyłkowa, jest to opracowana przez spedytora na podstawie zlecenia klienta informacja dla załadowcy dotycząca ilości i rodzaju towaru, jak też miejsca i terminu załadunku. Obejmująca również wskazówki dotyczące odprawy celnej, niezbędne, gdy załadowca dołączył do przesyłki będące w jego gestii odpowiednie dokumenty handlowe i celne. Zaświadczenie spedytora, tak zwane Speditionsübernahmebescheinigung albo Forwarder's Certificate of Receipt, jest to dokument wystawiany w jednym oryginalnym egzemplarzu, który potwierdza, że spedytor przejął od wskazanej osoby, na przykład do swojego magazynu lub na środek transportu, ściśle opisaną w tymże zaświadczeniu partię towaru. Wystawienie tego dokumentu oznacza podjęcie przez spedytora nieodwołalnego zobowiązania dostarczenia opisanej partii towaru do konkretnego miejsca przeznaczenia wpisanego w tymże zaświadczeniu. Jest to dokument niezbywalny, a więc nie może być indosowany, a wydanie towaru odbiorcy nie jest uzależnione od przedłożenia takiego dokumentu. Powstaje pytanie, po co tworzyć taki dokument? Ten dokument poprzez nieodwołalne zobowiązanie spedytora stanowi gwarancję dla tego, kto za towar ma zapłacić, że towar ten znajduje się już w rękach spedytora i zostanie do niego dostarczony, tym samym może on dokonać zapłaty.
W przypadku, kiedy podmioty handlujące nie mają do siebie zaufania, jest to bardzo istotny moment, który pozwala jakby tę barierę braku zaufania usunąć. Zaświadczenie spedytora o nadaniu towaru do przewozu Speditionsversandbescheinigung Forwarder Certificate of Transport jest wystawiane w jednym oryginalnym egzemplarzu, podobnie jak poprzednie, i określa, że została nadana do przewozu ściśle określona partia towaru. Również oznacza to podjęcie nieodwołalnego zobowiązania o dostarczeniu tego towaru przez spedytora, jak również informacje, jakim środkiem transportu, z podaniem szczegółów identyfikacyjnych, np. numer rejestracyjny ciągnika i naczepy, numer kontenera, czy też listu przewozowego, kiedy towar został nadany. Zaświadczenie spedytora o nadaniu towaru jest dokumentem zbywalnym, a więc może być indosowanym i wydanie towaru odbiorcy może nastąpić jedynie po przedłożeniu oryginału takiego dokumentu. Jest to kolejny element, który pozwala usunąć barierę braku zaufania pomiędzy stronami kontraktu, a poprzez to, że jest to dokument, który może być indosowany, może również być wykorzystywany w momencie, kiedy my jako pośrednik kupujemy jakąś partię towaru, którą następnie mamy zamiar komuś odsprzedać i tym samym ten dokument możemy indosować na wskazaną przez nas osobę. Dowód dostawy POD, czyli Proof of Delivery, jest to w języku niemieckim określany bywa mianem Lieferschein. Jest to odrębny dokument w formie elektronicznej, bywa nazywany IOD, Information on Delivery, lub papierowy. Stosowany jest tam, gdzie list przewozowy nie dociera do odbiorcy towaru, na przykład dotyczy to przesyłek drobnicowych, spedycji drogowej, czy konsolidowanych spedycji lotniczej lub morskiej. Jest również wydawany na życzenie nadawcy, czy też spedytora występującego w jego imieniu. Nie istnieje jednolity wzorzec takiego dokumentu, natomiast z racji funkcji powinien on zawierać następujące informacje. Komu wydano towar, nazwa i adres firmy, kto ten towar wydał, nazwa i adres spedytora, jaki towar wydano, czyli dokładny opis umożliwiający identyfikację tej partii towaru, datę i miejsce przekazania, najczęściej także godzinę, jak również konkretną osobę, kto w imieniu odbiorcy towar przyjął, czytelnie wpisane imię i nazwisko. Ma to szczególnie znaczenie przy firmach bardzo dużych, mających wiele różnych komórek organizacyjnych. Czasami bywa tak, że towar jest odebrany przez osobę X, a tymczasem osoba Y, która siedzi w sąsiednim magazynie, na niego czeka i po prostu nie wie, że ten towar został już odebrany przez kolegę czy koleżankę. Wtedy taki dokument pozwala to jednoznacznie zidentyfikować.